Zazwyczaj to Stefan Majewski, Paweł Wojtala, Zbigniew Boniek czy Paweł Janas byli wyprowadzani przez dzieci na mecze. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj to ci panowie wyprowadzają chłopców na mecz, bo dzisiaj to właśnie ci młodzi panowie są najważniejsi. Mówiąc o tych panach, mam na myśli drużyny z Wielkopolski, z Zachodniopomorskiego, czyli drużyny Szkoły Podstawowej 78 z Poznania i UKS Wolej Szczecin, które już za moment rozegrają finałowe spotkanie do lat 10. Wielki finał 19. edycji turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Nie dajcie sobie wmówić, że dzisiaj na Narodowym najważniejszy mecz jest o 16. Najważniejsze mecze są teraz, właśnie teraz. Jeden już za nami, a teraz trzy kolejne razem ze mną. Dzień dobry, Marcin Dorna, trener, były trener reprezentacji Polski do lat 21, a teraz trener reprezentacji Polski do lat 16. Podgląda swoich przyszłych podopiecznych, bo to są już chłopcy, którzy potrafią dobrze grać w piłkę i no właśnie, czy miałeś okazję oglądać ich do tej pory? Czy to są rzeczywiście dwie najlepsze drużyny turnieju w tej kategorii wiekowej? No skoro się tutaj znalazły, to oczywiście na to w pełni zasłużyły, aczkolwiek było sporo zespołów, które prezentowały bardzo fajny poziom, a odnośnie tych zawodników, którzy w przyszłości mają być zawodnikami na poziomie profesjonalnej piłki nożnej, być może młodzieżowej reprezentacji Polski, być może pierwszej, to historia pokazuje, że dokładnie tak jest. Mamy kilka znakomitych przykładów zawodników, którzy rozpoczynali swoje kariery w małych klubach. Arkadiusz Milik, Piotrek Zieliński, Krzysiek Piątek, Bartek Bereszyński, Damian Kończor, Tomek Kędziora, Marcin Kamiński, Filip Jagiełło czy Paulina Dudek. To otóż oni wszyscy tutaj grali. A warto wspomnieć, że kiedyś ta lista była zdecydowanie krótsza i dzisiaj wydłuża się o kolejnych zawodników debiutujących w reprezentacji Polski. Jestem przekonany, że kolejnych mamy przed sobą. Jeżeli nie tutaj w finale, znaczy mamy kciuki, żeby tak się stało, to pewnie w skali całego turnieju takie nazwiska się pojawią. To szybciutko w takim razie przedstawmy bohaterów tego spotkania. Drużyna Wielkopolski, Szkoły Podstawowej numer 78 w Poznaniu. Chłopcy grają w pomarańczowych strojach, prowadzeni przez trenera Piotra Mydlikowskiego. W składzie z numerem pierwszym Ignacy Kosicki, z dwójką Max Sobkowiak, z trójką Wiktor Wesołowski, z numerem czwartym Wiktor Mrozek, z piątką Dawid Szymański, z numerem szóstym Filip Wachowski, z siódemką Leon Maluśki, z ósemką Szymon Małecki, z numerem dziewiątym Hubert Janyszka i z dziesiątką Bartek Figiel. Drużyna z Zachodniopomorskiego, zespół UKS-u Wolej Szczecin, grająca w strojach, jak mam tutaj zapisane, limonkowy. Ja się dobrze nie znam na kolorach. Mężczyźni, to będą te drugie. To będą te drugie. To są te jaskrawo-żółte. Panie sędzio, proszę sobie nie przeszkadzać. Jak mamy ochotę rozpocząć mecz, a chłopcy już czekają, to grajmy. Zaczynamy. Ja za chwilę przeczytam składy, ale możemy na 5, 4, 3, 2, 1. I startujemy. Dwa razy 10 minut. Wielki finał drużyn chłopięcych do lat 10. Zespół Zachodniopomorskiego w tych żółtych, czy jak chcą niektórzy, limonkowych strojach. Zespół prowadzony przez panów Seweryna Września i Dominika Tarasiewicza. W składzie Mateusz Nowakowski z numerem pierwszym, Kuba Bednarek z dwójką, Igor Durzyński z numerem trzecim, z czwórką Kacper Tarasiewicz, dobre piłkarskie nazwisko, z piątką Adrian Guzielak, z numerem szóstym Eliasz Sędziak, z siódemką Antoni Gryger, z numerem ósmym Mateusz Cenkier, z dziesiątką Ignacy Opiłowski i z numerem dziesiątym król strzelców finału wojewódzkiego Kuba Gliwa. Uwaga, właśnie w limonkowym stroju Kuba Gliwa zaczyna od rzutu wolnego. Piłka chyba odbiła się od poprzeczki. Dalej 0-0. Dobrze zorganizowany zespół przy tym stałym fragmencie gry w obronie potrafił właśnie wybronić się z tej sytuacji. No i kolejna bardzo ładna akcja. To z numerem 9 Ignacy Opiłowski zademonstrował dwie ładne sztuczki techniczne. Gramy, przypomnę, dla tych z Państwa, którzy być może dopiero teraz włączyli telewizory w całej Polsce, w całej Europie i na świecie oglądają te spotkania. Gramy systemem 2 razy 10 minut. Mamy na placu po 6 chłopców, 5 w polu i oczywiście bramkarze. W przypadku, gdyby mecze zakończyły się remisem, sędzia zarządzi rozegranie rzutów karnych. Po 3 serie karnych, a tymczasem pierwsza bramka! Gol dla zespołu z Poznania. Bramkę zdobywa Hubert Janyszka, numer 9. Poza tym, że gramy po 6, gramy 2 razy 10, to gramy dobrze w piłkę, bo przyjemnie jest oglądać mecze w tej kategorii wiekowej. Naprawdę kilka spotkań stojących na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chodzi o jakość gry, o właśnie chęć prowadzenia, dryblingu, utrzymywania się przy piłce, o budowanie akcji. I to też jest taka tendencja, którą obserwujemy w tym turnieju. Z każdym rokiem jakość gry, indywidualna jakość zawodników jest coraz większa.
Powiedzmy jeszcze, Marcinie, że grają tak, tak naprawdę, może nie do końca, ale grają drużyny Lecha Poznań, bo tutaj bardzo wielu chłopców gra, trenuje na co dzień w Akademii Lecha. Jest też kilku chłopców z innych miast. Jeden jest jeden zawodnik Warty, Poznań. Tak, część zawodników jest też spoza Poznania. Są zawodnicy z Komornik, ze Skurzewa, z małych klubów, co dowodzi, że naprawdę wszędzie rodzą się talenty i mogą dotrzeć. Ze Skurzewa, czyli z zespołu Canarinhos, tak? Z Canarinhos? Dokładnie tak. Tam, gdzie rozpoczynał swoją piłkarską, na razie jeszcze powiedzmy sobie przygodę z piłką, jeszcze nie karierę, Filip Marfiński, czyli zawodnik, który ostatnio strzelił bramkę dla Lecha w meczu z Legią Warszawa. To dla tych z Państwa, którzy śledzą rozgrywki Ekstraklasy. Także naprawdę ta droga z podwórka na duży stadion jest bardzo, bardzo krótka. Tymczasem przerzuca piłkę nad poprzeczką Gliwa. Niech to będzie drogowskaz dla tych, których mamy dzisiaj tutaj na boisku. Wszystko pod czujnym okiem trenera, który na co dzień pracuje w Akademii Lecha Poznań. Trenera Mydlikowskiego. A zespół ze Szczecina to z kolei chłopcy grający na co dzień w ogóle w jednej klasie, z jednej szkoły, więc znają się doskonale i na co dzień trenują też razem w zespole Arconi Szczecin. I zaczyna swój atak od lewej strony, od lewej flanki Jakub Bednarek z numerem drugim. W składzie Bednarek, ale w składzie drużyny ze Szczecina, nie z Poznania. Tak, kilka piłkarskich nazwisk i też dużo jakości. Tak jest, tutaj naprawdę te sztuczki techniczne raz za razem, gra jeden na jednego, tak jak teraz. Nie boją się ci chłopcy wejść w dribbling. Brawo, tutaj powalczył po raz kolejny Jakub Liwa o piłkę, którą wcześniej stracił. Strzelec bramki Ignacy Opiłowski, to w limonkowym stroju, gola strzelił Hubert Janyszka, to drużyna z Poznania. Mamy zawodników, którzy poza tym, że prezentują bardzo wysoki poziom zaangażowania, to już takie standardy za gry, które chcielibyśmy widzieć też na poziomie piłki seniorskiej często, więc aktywność zawsze po stracie piłki. Otóż to jest ciekawy istotne. Pomysł na to, jak rozwiązać tą akcję w ofensywie, bo tu nie ma tylko i wyłącznie jakichś intuicyjnych zachowań, ale widać już pewne elementy zorganizowanej, dobrej gry. Proszę bardzo, pomarańczowe stroje, Poznań. Jak Holandia. Też taka technika indywidualna. No teraz troszkę pogubił się w tej akcji Filip Wachowski. Najlepszy zawodnik finału wojewódzkiego w Wielkopolsce. A my mamy kolejny bardzo mocny strzał lewą nogą. Strzelec bramki Hubert Janyszka. Dalej 1-0. Myślę, że taka charakterystyczna akcja dla tego zawodnika, kiedy uwolni się bliżej lewej strony, znajdzie sobie przestrzeń do uderzenia, robi to też fantastycznie. No to na pewno bramkarz przeciwnego zespołu może z grozą małą w oczach spoglądać na to, co się wydarzy. Zespół z Poznania wygrał wszystkie mecze prowadzące do tego finału krajowego. Wygrał wszystkie mecze finałów w Wielkopolsce w decydującym spotkaniu, pokonując Leszno 2-1. W finale ogólnopolskim drugie miejsce w grupie. Bilans bramek 12-3. Turniej zaczęli od porażki, co ciekawe, zawodnicy w pomarańczowych strojach, ale to była jedyna przegrana w drodze na Stadion Narodowy. Pierwszy raz grają w Warszawie i pierwszy raz grają od razu. Dotarli aż tutaj, do finału na Narodowym. Dwa lata temu w kategorii U8 wygrali finały wojewódzkie, ale wtedy na tym swoją przygodę zakończyli. Kategoria U8 kończy właśnie finały na etapie województwa. Tak, pewnie zawodnicy swoje doświadczenia już w tym turnieju mają, ale trafić na Stadion Narodowy to musi być wyjątkowy moment w ich życiu. Drużyna ze Szczecina zdecydowanie dominowała finały wojewódzkie, w finale wygrywające aż 7-1. W finale wojewódzkim królem strzelców został Kuba Gliwa, czyli zawodnik dzisiaj grający z numerem 10. On wtedy strzelił 13 bramek. To ogólnie najlepszy snajper drużyny UKS-u. Może warto zwrócić uwagę na ten dość ciekawy przepis właśnie zachęcający zawodników do gry w piłkę, o wprowadzenie piłki z autu. Nie w mniejszej liczebności, jeżeli chodzi o konieczność podania, ale właśnie możliwość wprowadzenia po to, żeby zawodnicy, przepis tutaj modyfikujemy po to, żeby zawodnicy mogli właśnie dryblować, uczyć się, chcieć posiadać piłkę. A ten taki aspekt edukacyjny w tej grze oczywiście poza tym, że każdy pewnie dąży do zwycięstwa, jest bardzo ważny. Stracił teraz piłkę Hubert Janyszka, no i przejmują inicjatywę piłkarze w limonkowych strojach. Faul. Faulował Filip Wachowski. Panie sędzio, jaki czas? Ile mamy tam do końca pierwszej połowy? 3 minuty.
Taka to przyjemna sprawa, można sobie porozmawiać z sędzią głównym spotkania. Ja jeszcze przypomnę, bo dzisiaj mecz jest sędziowany, podobnie jak każdy, przez parę. Pani Monika Mularczyk i Zbigniew Dobrynin, znany ze spotkań Ekstraklasy. Dzisiaj sędziują ten mecz i wszystkie finałowe spotkania, bo przypomnę, po finałach kategorii do lat 10 będziemy mieli jeszcze dwa spotkania komentowane przez mojego redakcyjnego kolegę Mateusza Borka, mecze finałowe dziewczynek i chłopców do lat 12. A ja może w tym czasie powiem o kolejnym przepisie modyfikacji, które właśnie ma zachęcać również do gry w piłkę, więc otwarciu gry od bramki. Chcemy, aby zawodnicy robili to krótkim podaniem, dlatego konieczność prowadzenia piłki na własną połowę. Po to też, żeby jak najmniej było w tym meczu elementów, które z piłką niewiele mają wspólnego, więc długich podań nad głowami kolegów. I widzimy, że to jest przepis, który fantastycznie trenerzy i zawodnicy zaadoptowali na potrzeby właśnie takiej dobrej pod względem jakości gry. Posłuchaj, bycie komentatorem stojącym zaraz przy bandach reklamowych pozwala również dać piłkarzom pewne wskazówki. Ja bym na przykład chciał zwrócić uwagę Ignacemu Opiłowskiemu, grającemu z dziewiątką, żeby zawiązał buty, bo gra z rozwiązanymi sznurówkami i za chwilę sobie zrobi krzywdę. Myślę, że emocje na teraz nie pozwolą mu tego zrobić, ale być może będziemy pomocni w przerwie. Myślę, że tak, bo już do przerwy to się nie zmieni. Tymczasem znowu drużyna ze Szczecina jednak. O właśnie, teraz Ignacy Opiłowski walczący dwie dziewiątki z Hubertem Januszką. Ignac, zawiąż buty. Ignac woli prowadzić piłkę przy nodze. Właśnie to on teraz przy piłce. I strzał w kierunku bramki. To było niezłe. Antoni Grigier. Ciekawą asystę. Dobrze zorientowany na prowadzenie piłki w kierunku bramki przeciwnika. To też taki element, który nasi skauci będący na każdym meczu i na finałach wojewódzkich, i na finałach krajowych skrzętnie notują, to znaczy właśnie tą chęć takiego pozytywnego ryzyka, grania do przodu, podejmowania prób, bo to coś, co gwarantuje przyszłości rozwój każdego z nich. Marcin, jest was tutaj trochę i trenerów, i skautów, tutaj naprawdę zjechała się cała śmietanka, ba, sądzę, że są tutaj również menadżerowie, o nich tutaj, to jest dzisiaj nieistotne, no ale po prostu cała piłkarska Polska dzisiaj patrzy na tych chłopców i te dziewczynki, które grają w piłkę. Uwaga, jest szansa! I doskonale w ostatniej chwili został uprzedzony przez Leona Maluśkiego Antoni Grigier. Była doskonała szansa na to, żeby wyrównać mecz przed przerwą, ale jeszcze pewnie pojawi się kolejna. Jeszcze raz Grigier i teraz uderzał z dystansu Hubert Januszka. Ja chciałbym powiedzieć, jeżeli już mówimy o zawodniku z numerem 7, 20 sekund do końca pierwszej części spotkania. Zawodnik z numerem 7 w limonkowej koszulce to jest Antek Grigier, który w finale ogólnopolskim otrzymał zieloną kartkę fair play. To jest pozytywna kartka, to nie jest kartka tak jak żółta czy czerwona. Otóż Antek wytłumaczył sędziemu, że to jako on ostatni dotknął piłkę i przeciwnicy dostali rzut rożny, czego po prostu sędzia nie dostrzegł, także jakby zmienił jego decyzję sędziowską. Mamy koniec pierwszej części meczu, do przerwy 1-0 prowadzi Poznań ze Szczecinem. Zabawa trwa w najlepsze, przed nami druga część meczu. Druga część spotkania między Poznaniem a Szczecinem. 1-0 do przerwy dla chłopców z Poznania, a za chwilę będziemy mogli rozpocząć grę. Wszyscy bawią się świetnie i na trybunach, i na murawie, chociaż tutaj poza zabawą jest oczywiście walka o dużą stawkę. Panie Zbyszku, panie sędzio, możemy zaczynać. 3, 2, 1 i druga połowa. 10 ostatnich minut dla piłkarzy z Poznania i Szczecina dotarli do tego wielkiego finału. Ja ten mecz mam ogromną przyjemność komentować, tak w ogóle, kropka, ale mam też ogromną przyjemność komentować z trenerem reprezentacji Polski do lat 16, Marcinem Dorną. Również bardzo miło oglądać tych zawodników tutaj, a widzieć ich chwilę wcześniej. I taki właśnie wniosek jeden, że poziom gry się nie zmienia, że jeżeli nawet jakakolwiek w głowach zawodników pojawia się myśl, że gramy na stadionie narodowym, to po prostu chcemy dobrze grać w piłkę i tak jak grali w eliminacjach na Agrykoli, tak jak pewnie grali w finałach wojewódzkich, wcześniej powiatowych, tak tutaj po prostu grają w piłkę. Wymiar boiska, bramki, liczba przeciwników jest dokładnie taka sama i to jest w głowach tych zawodników też rzecz warta uwagi. Przed momentem strzelał Kuba Bednarek, gracz zespołu ze Szczecina. Jako że chłopcy, ogląda was dzisiaj cała piłkarska Polska i pewnie wasze rodziny, i wasi przyjaciele, i wasi koledzy i koleżanki z klasy, to warto powiedzieć, przypomnieć jeszcze raz nazwiska wszystkich
bohaterów, których oglądamy w tym finale. Uwaga, jest doskonała szansa! Strzelał po raz kolejny Hubert Janyszka, czyli ten chłopak, który strzelił gola na 1-0 dla Poznania. Ale bardzo dobra asekuracja Kuby Bednarka. No myślę, że trochę starszego kolegi jego też byśmy mogli znaleźć kilka takich interwencji, także idzie w ślady fantastycznego środkowego obrońcy naszej reprezentacji. Bednarek, dobre piłkarskie nazwisko, chociaż dzisiaj ten Bednarek, Kuba Bednarek, gra w zespole ze Szczecina, nie w Poznaniu. No a właśnie, skoro mówimy o obu zespołach, drużyna zachodniopomorskiego, UKS Wolej Szczecin, w składzie Mateusz Nowakowski, Kuba Bednarek, Igor Durzyński, Kacper Tarasiewicz, Adrian Guzielak, Eliasz Sędziak, Antoni Griger, Mateusz Cenkier, Ignacy Opiłowski, który teraz pędził na bramkę zespołu Poznania już z zawiązanymi butami, i Kuba Gliwa. Drużyna z Poznania w bramce: Ignacy Kosicki, Max Sobkowiak, Wiktor Wesołowski, Wiktor Mrozek, Dawid Szymański, Filip Wachowski, Leon Maluśki, Szymon Małecki, Hubert Janyszka i Bartosz Figiel. Nie ma bramki. Kolejna doskonała sytuacja. Ja może jeszcze powiem o jednej rzeczy, że poza obserwacją zawodników, to jest oczywiście wielka przyjemność, widzimy też takie zjawisko, które jest godne uwagi i pochwały, to zachowanie trenerów. Widzimy trenerów, którzy inspirują zawodników, którzy zachęcają ich do gry, a nie zawsze było to tak jak tutaj. Poza oczywiście miejscem, prestiżem tego spotkania, to bardzo podobne zachowania mamy na finale i na finałach wojewódzkich i na tych eliminacjach, które odbywały się przedwczoraj i wczoraj. Wybieramy trenera, który ma największy pozytywny wpływ na zespół, nagradzamy go też pobytem na zgrupowaniu Letniej Akademii Młodych Worów, ale dzisiaj jest już to zjawisko normalne. Trenerzy po prostu chcą być wsparciem dla tych młodych ludzi, a oni mają się pod ich okiem rozwijać. Super, że na to zwracasz uwagę. Ja trochę się wychowałem w czasach i moi też synowie grali w czasach, kiedy jakby obowiązywał z jednej strony KOR, Komitet Oszalałych, a z drugiej strony KOT, Komitet Oszalałych Trenerów. A dzisiaj rzeczywiście pełen profesjonalizm, jest bardzo dużo faktycznie takiego dobrego motywowania, że dobrze, dobrze, postarajcie się. Mówimy o piłce nożnej i trenerzy cały czas podpowiadają swoim zawodnikom, zachęcając ich do podejmowania ryzyka też, do grania w piłkę, do jakby oczyszczenia głowy w cudzysłowie z jakichś ewentualnych emocji, które mogłyby im przeszkadzać, bo emocje dla tych chłopców są wielkie i dla dziewczyny, które grają. Tego do końca nie da się wyeliminować. Ale też myślę, że one muszą być, bo przecież atmosfera, anturaż tego meczu jest niesamowity. Że można to skwitować takim zdaniem, które mi się bardzo podoba. Jeżeli tu ktoś osiągnie dobry wynik, to wynik będzie efektem dobrej gry. Nie będzie celem samym sobie, dla trenerów, dla zawodników. Oj, gol! Mamy bramkę na 2-0 dla Poznania. Jest 2-0, mały piątek nam się pojawił, była radość. W jego stylu to jest drugi gol Huberta Janyszki. 2-0 prowadzi Poznań z drużyną zachodniopomorskiego, z UKS-em Wolejem Szczecin. Myślę, że dziewiątka na plecach zobowiązuje. Przed chwilą, będąc przodem do bramki, bardzo dobrze się zachował tutaj. Trochę intuicyjnie, bokiem, tyłem, na jeden kontakt, super zachowanie. Tak jest, jakie rozeznanie przestrzeni, jak dobrze wiedział, gdzie jest bramka, skąd nadchodzi piłka, gdzie powinien uderzyć, lekko, miękko, i to zaskoczyło bramkarza drużyny ze Szczecina. 2-0 prowadzi Szkoła Podstawowa 78 z Poznania, reprezentująca województwo wielkopolskie. Nie ma kola kontaktowego, tym razem próbował Antosz Greger. Ale wszystko w tym meczu jeszcze otwarte, bo ekipa ze Szczecina co chwilę konstruuje kolejną ciekawą akcję i na pewno sporo zagrożenia pod bramką bramkarza z Poznania. Powiem więcej, to oni wydeptali bardziej połowę zespołu z Poznania w pierwszej części meczu niż było odwrotnie, ale wynik był 1-0. Teraz już nawet 2-0 dla zespołu z Poznania. Panie sędzio, jak pan tam z czasem? Ma pan czas? Panie sędzio, ma 5 minut, tak jest? A teraz już proszę skupić się na grze. Przy takiej przestrzeni, tej liczbie zawodników i tych umiejętnościach to jest naprawdę sporo czasu, także na pewno jeszcze w głowach zawodników rodzi się myśl o tym, że jeszcze wszystko się może wydarzyć. I naprawdę solidny doping z trybun dla jednej i dla drugiej drużyny, bo jak widzę, przyjechali psychofani i z Poznania, i ze Szczecina, i z okolic, żeby dopingować swoich chłopców. Uwaga, drużyna ze Szczecina. Teraz znów Antosz Griger, podanie do Kuby Gliwy i nie ma bramki kontaktowej. Będzie rzut rożny. Jakub Gliwa strzelał, król strzelców finału wojewódzkiego. Tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa osoba, dzisiaj grający mniej. Zawodnik z numerem 5 w drużynie ze Szczecina. To Adrian Guzielak, kontuzjowany chłopak, który przyjechał z zespołem do Warszawy. Trener wpuszcza go tak naprawdę na końcówki rozstrzygniętych spotkań, bo jest częścią
pełnoprawną częścią tego zespołu. Szczecin, uwaga, przeszła piłka do Antosia Grygera. Jest szansa na kontaktową bramkę. Niesamowicie wybronił ten strzał, już rzucając się do środka bramki, a jednak zostawił nogi Ignacy Kosicki i wybronił strzał Grygera. Fantastyczna interwencja, tym bardziej, że już pewnie zwiedzony ruchem przeciwnika asekurował dalszy słupek bramki, ale jeszcze intuicyjnie nogą potrafił obronić i cały czas z dwubramkowym prowadzeniem ekipa z Poznania. Piłka nożna, spać nie można, ależ teraz byłby gol. Niesamowita sprawa, Antoni Grygera i wybronił jego strzał, ja wiem, z pół metra, z metra, Ignacy Kosicki, dalej 2-0. Ale zespół ze Szczecina zostaje na połowie przeciwnika, próbuje wysoko odebrać piłkę, stworzyć sobie kolejną sytuację, bo czas ucieka. Ale jeszcze stworzycie, chłopaki, bo tutaj widzimy, tak, mając pełną interakcję zawodników, z dużymi emocjami, na pewno stworzycie kolejne sytuacje bramkowe. Nie może powstrzymać łez Antoś Grygera tego, że nie udało mu się strzelić tego gola. Jeszcze nic straconego, jeszcze około 4 minut, jeszcze gramy dalej, ale teraz fantastyczny atak zespołu z Poznania. Daleko wyszedł z bramki na skraj pola karnego Mateusz Nowakowski, broniąc strzał po raz kolejny Huberta Janyszki, ale wcześniej wspaniały dribbling przeprowadził Filip Wachowski z numerem 6. To najlepszy zawodnik finału wojewódzkiego w Wielkopolsce. Numer 6, Filip Wachowski. Ja może zwrócę tutaj uwagę na zachowanie właśnie Huberta, który bardzo szybko postawił piłkę na rzucie rożnym, wykonał ten stały fragment gry dosłownie w sekundę. Pewnie na poziomie piłki seniorskiej przy takim wyniku i tym momencie spotkania moglibyśmy się spodziewać nieco innego zachowania. Ale to pokazuje, jak po prostu kochają grać w piłkę i takich zachowań, uwierzcie, jest... Opa, jest gol! Jest bramka od słupka do bramki. Uwaga, Kuba Gliwa strzela gola kontaktowego. Jakub Gliwa, jest 1-2. To też zachowanie już z piłki seniorskiej. Szybko piłka na środek i gramy. Tak jest, gramy. Jeszcze pan Zbigniew Dobrynin zapisał strzelca tego gola. Jest 2-1 dla Poznania. Końcówka meczu. Około 2 minut do zakończenia spotkania finałowego zespołów do lat 10. Wielki finał z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Znakomicie Hubert Janyszka. No, on już ma też takie, powiedziałbym, warunki fizyczne ponadprzeciętne. Dobrze chroni piłkę, dobrze ją prowadzi pod presją przeciwnika. To takie umiejętności indywidualne, które na tym etapie szkolenia są najważniejsze, więc warto na to zwrócić uwagę. Ewa Noga piłkę prowadzi dalej od przeciwnika, naprawdę wszystko robi tak jak trzeba. Nikt nie zamykał akcji po przeciwległej stronie pola karnego od rzutu z autu, czyli tak naprawdę z ziemi, bo tak tutaj gramy. Przypomnę, wprowadza piłkę do gry zespół ze Szczecina. Gramy systemem, przypomnę, 2 razy 10 minut i to są już ostatnie minuty tego spotkania. Na pewno na listach skautów pojawił się mały plusik przy każdym lewonożnym zawodniku, ale jeżeli mówimy tutaj o Hubercie, tak kontrolującym piłkę, to na pewno będzie to w przyszłości jego atut. Umie znaleźć się przodem do bramki. Widzieliśmy też jego fantastyczne zachowanie, kiedy był zwrócony do niej tyłem. No uwaga, chłopcy, około 50 sekund do końca tego meczu. 50 sekund, już nawet 45 do końca spotkania finałowego. I co teraz? I komu jeszcze uda się przeprowadzić jakąś akcję? Jeszcze jedna lotna zmiana. Wraca na boisko Antoś Grygera z numerem 7. Jakie wielkie emocje. Około 30 sekund do końca meczu. Gramy. Uwaga. Drużyna ze Szczecina. Może już ostatni atak tego spotkania. Gliwa. Uwaga, Grygera. I nie ma strzału. Nie ma strzału. Koniec spotkania. Nie ma bramki wyrównującej. Poznań lepszy. Poznań ze zwycięstwem 2-1. Ale znów wielka radość jednych i płacz drugich. No tak to musi być. Tylko jedna drużyna może wygrać taki turniej.